Państwu. Nazywam się Joanna Wiszniewska, jestem pracownicą Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie i mam ogromną przyjemność powitać Państwa podczas inauguracji Roku Kulturalnego na Warmii i Mazurach. Dzień dobry. Gospodarzem dzisiejszego spotkania jest marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Witamy serdecznie, panie marszałku. A ja w pana imieniu bardzo gorąco witam. Sylwia Spulską, członkinie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry, pani marszałek. Jest z nami prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Kłaniamy się nisko. Witamy bardzo gorąco dr Agnieszkę Górską, rektorkę Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Dzień dobry. Także doktora habilitowanego Sławomira Przybylińskiego, profesora UWM, prorektora do spraw studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. W imieniu wojewody warmińsko-mazurskiego jest dzisiaj z nami Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody. Witamy serdecznie. Witam wszystkich radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawicieli biznesu na Warmii i Mazurach, dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego, a także instytucji nie tylko kultury z Warmii i Mazur. Dzień dobry, witamy. Przede wszystkim jednak witam wszystkich ludzi kultury, laureatów Nagród Marszałka i innych przybyłych gości. Dziękujemy, że są Państwo dzisiaj z nami podczas tej inauguracji. Serdecznie witamy. Chciałabym, aby ten rok nowy kulturalny na Warmii i Mazurach oficjalnie otworzył marszałek województwa warmińsko-mazurskiego pan Gustaw Marek Brzezin. A więc, panie marszałku, bardzo serdecznie zapraszam do mnie na scenę. Dobry wieczór Państwu. Pani marszałek, panie prezydencie, panie rzeczniku, pana wojewody, szanowni Państwo rektorzy, profesorowie, koleżanki i koledzy samorządowcy, przede wszystkim ludzie kultury, twórcy, organizatorzy, inspiratorzy ważnego dzieła, jakim jest kultura w regionie Warmii i Mazur. Szanowni Państwo, bardzo gorąco witam Państwa w tym uroczystym czasie i bardzo Państwu się kłaniam. Proszę Państwa, samorząd województwa od lat inwestuje, bo to nie jest wydatek, przekazane środki, przekazane pieniądze, to inwestycja w takiej dziedzinie, jakim jest kultura. I miło dzisiaj spotkać się praktycznie w pełnej, nowej, pięknej sali imieniem Anny Wasilewskiej, spełniającej praktycznie wymogi XXI wieku. Serdecznie gratuluję pani dyrektor Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych, pani profesor, bo pani jest tutaj gospodarzem tego obiektu. Szanowni Państwo, to ponad 20 milionów złotych z budżetu województwa, ale efekt jest widoczny. Cieszymy się bardzo, bo w regionie, praktycznie w każdej instytucji, mamy zaangażowane inwestycje i one mają wymiar wieloletni. Jak mogliśmy się zorientować zarządem województwa, jest to 12 inwestycji na kwotę ponad 160 milionów złotych w planowanym wieloletnim wydatkowaniu. Oczywiście pozyskujemy środki z zewnątrz, ale ta główna kwota, liczymy się, że 100 milionów będzie jednak musiała wypłynąć z budżetu województwa. Ale cóż tak bardziej mnie cieszy, jak uruchamianie, otwieranie nowych, dobrych inwestycji, które są publiczną formą realizacji kultury i które są dla ludzi kultury. Ostatnio cieszyliśmy się w Elblągu, tak zwany światowid na kwotę blisko 25 milionów złotych został doskonale dostosowany do dzisiejszych czasów. A nie tak dawno otwieraliśmy jednostkę instytucji kultury samorządu województwa
Stębarku, tak zwane Muzeum Grunwaldzkie, gdzie inwestycja opiewała i opiewa w sumie na kwotę około 50 milionów złotych, z czego ponad 27 milionów złotych to budżet województwa, 15 milionów złotych to środki z Unii Europejskiej, z tak zwanego programu Infrastruktura i Środowisko, i ponad 6 milionów złotych to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, które bardzo mocno pomogło w realizacji wystawy w tym muzeum. Wiele, wiele jednostek kultury naprawdę odpowiada na potrzeby społeczeństwa. Cieszy fakt, gdzie chyba wczoraj podpisywałem umowę z dyrektorami naszych jednostek kultury, które realizują, można powiedzieć, niewielkie programy, ale jeżeli w grę wchodzą miliony, a była to kwota około 4-milionowa ze wsparciem unijnym, to naprawdę cieszy, że aktywność jest wymierna i bardzo duża. Osiągamy sukcesy indywidualne i zbiorowe. Chcę bardzo podziękować wszystkim twórcom kultury z regionu Warmii i Mazur, że realizując swój talent, swoją pasję, swoje powołanie, bo tak często można mówić przecież, promują doskonale i świetnie świadczą o ludziach, o regionie warmińsko-mazurskim. Bardzo, bardzo dziękujemy jako samorząd województwa. Szanowni Państwo, cieszę się też bardzo na fakt kultury powszechnej, codziennej, ludowej i tej kultury, która ma wymiar różnych tradycji międzynarodowych. Jesteśmy społeczeństwem wielokulturowym, wielonarodowym i najlepiej to widać przy różnych okolicznościach o charakterze kulturalnym, gdzie wspaniale ta ludowość, wspaniale ta wielonarodowość, ta wielokulturowość jest eksponowana. Bardzo gratuluję Ukraińcom z naszego regionu i ich gościom w tak trudnym przecież czasie wojny, pożodze, tragedii, śmierci, wielkiej ofiary krwi. Nie załamujecie się, my jesteśmy z wami, ale jak widzimy tą piękną kulturę, gdzie pokazujecie w naszym środowisku wspaniałą, można powiedzieć, budującą atmosferę, jesteśmy przekonani, że jako naród, jako społeczeństwo jesteście na drodze zwycięstwa i będziemy jeszcze wiele, wiele wieków w partnerstwie współtowarzyszyć w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, dzisiaj dzień świąteczny, dzisiaj dzień radosny, dzisiaj inauguracja Roku Kultury 2022-2023 na Warmii i Mazurach. Dziękuję za obecność. Jest to dzień powszedni, a jednak sala pełna, to doskonale świadczy o kondycji naszej kultury. Gratuluję wyróżnionym, nagrodzonym, odznaczonym i czujcie się naprawdę bardzo ważni, czujcie się bardzo dobrze, czujcie się na Warmii i Mazurach, w naszych jednostkach kultury, wespół z samorządem, ale i we współpracy z samorządami szczebla gminnego, powiatowego, jak u siebie w domu. Jesteśmy tutaj dla siebie, dobrze eksponujmy naszą rzeczywistość i dobrze reklamujmy nasz region poprzez kulturę w Polsce i poza jej granicami. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Wiesław Marek Rzeszyk. Jak producent kultury w regionie, proszę Państwa, bo to ważne, tak o filmie troszkę będziemy dzisiaj od czasu do czasu mówić, bo tak jak pokazywaliśmy przed wejściem Państwu kilkanaście ujęć z cudownych produkcji, które zostały wsparte przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy, tak też zdajemy sobie z tego sprawę, że praca w kulturze to jest taka duża produkcja. Nikt nie robi niczego sam. O niektórych mówi się soliści, ale tak naprawdę taki solista, który wychodzi na scenę chociażby, musi mieć dobrego dźwiękowca, dobrego oświetleniowca, to wszystko musi razem współgrać. I my dzisiaj często będziemy wspominać o tym, że praca w grupie, że wspieranie się wzajemne, motywowanie i inspirowanie, to jest klucz do sukcesu na pewno w kulturze, proszę Państwa. Ja tylko jeszcze bardzo podziękuję Tomkowi Mieczykowi, który na samym początku zabrał nas na chwilę do Nowego Jorku
i też tak filmowo właśnie rozpoczęliśmy tę inaugurację. No ale teraz przechodzimy do tego, co jest najważniejsze, proszę Państwa, bo dziś najważniejsi są ludzie kultury, dziś najważniejsze są nagrody, a oto pierwsza z nich. Fotel nie jest nagrodą, proszę Państwa, nie, ale się przyda za chwilę. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna nagroda, bo jest to Warmińsko-Mazurska Nagroda Humanistyczna imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Słów kilka tylko powiem Państwu o tej właśnie nagrodzie. Jest przyznawana od 2006 roku, jest przyznawana za wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych, które mają bardzo trwałe znaczenie kulturalne dla naszego regionu. I proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mogę Państwa poinformować, że w tym roku laureatem tej zaszczytnej nagrody jest doktor habilitowany Ryszard Tomkiewicz. Panie doktorze, zapraszam bardzo serdecznie na scenę, a o wygłoszenie laudacji bardzo proszę profesora doktora habilitowanego Stanisława Afremczyka. Zapraszam panów bardzo serdecznie na scenę. Oddaję głos. 45 minut? Uf. Co Państwo na to? W razie czego będą mocno bić brawo w trakcie, jeśli się okaże za długo. Zgadzam się. Panie Marszałku, dostojny Panie Profesorze, Szanowni Państwo. Obecnie po raz 17 władze województwa warmińsko-mazurskiego wręczają nagrodę humanistyczną imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Wśród laureatów nagrody są profesorowie z wielu ośrodków akademickich Polski. Wrocławia, Warszawy, Torunia, Gdańska, Poznania i oczywiście z Lublina. Są warmiacy, jest Mazur, są kresowiacy i są tacy wielcy jak Henryk Samsonowicz, Jacek Straszewski, Hubert Orłowski czy Janusz Małek. Czy wszystkim znany Tadeusz Poracki. Co dla nas znaczy nagroda Wojciecha Kętrzyńskiego? Kim był Wojciech Kętrzyński? Kiedy szukamy naszej tożsamości, naszych kamieni milowych, to szukamy autorytetów. I takim autorytetem, zweryfikowanym przez historię, był Wojciech Kętrzyński. Urodzony w Lecu, wykształcony w Rastęborgu i Królewcu, miał odwagę powiedzieć, że nie nazywa się von Winkler, a Kętrzyński. Miał odwagę powiedzieć, że jest Polakiem, choć to wskazywałoby na margines życia w państwie pruskim. Nie znalazł pracy w Prusach, ale znalazł pracę w dalekim Lwowie. 45 lat życia poświęcił Zakładowi Narodowemu imieniu Ossolińskich w Lwowie. Stworzył dla nas coś wyjątkowego, kapitał wyjątkowy, albowiem zgromadził nie tylko zbiory, rękopisy, książki, czasopisma także naszego regionu, ale stworzył instytucję kultury, gdzie biblioteka była wspólnie z muzeum, wydawnictwem i przyznawał stypendia dla kształcenia młodych ludzi. On sam był poetą. On dla nas, warszawiaków, odkrył Mazury, promował tę krainę, jak nikt inny dotąd. Takim był Wojciech Kętrzyński. W dzisiejszym Kętrzynie ma swój pomnik i ma swoją ławeczkę. A czy Wojciech Kętrzyński
ma pomnik w Olsztynie. No zastanówmy się. Otóż ma pomnik wyjątkowy. Nie ze spiżu, nie z granitu, ale żywy, tętniący życiem. To jest Instytut Naukowy Północy im. Wojciecha Kęcińskiego i Towarzystwo Naukowe, które nosi jego imię. No właśnie. W tym instytucie pracuje nasz laureat, olsztynianin. To jest pierwsza nagroda dla mieszkańca Olsztyna im. Wojciecha Kęcińskiego. Pan profesor Ryszard Tomkiewicz, wykształcony w Gdańsku i zakotwiczony w naszym Olsztynie i w naszym instytucie. Idzie śladami Wojciecha Kęcińskiego. Wojciech Kęciński to nie tylko historyk dawnych wieków, a także ówczesnej współczesności. Odkrywał Mazurów, ich los, kulturę i tradycje, a więc ówczesną współczesność. Pan Ryszard Tomkiewicz odkrywa naszą współczesność. Tą współczesność po 1945 roku. Jakże trudno, kiedy przybyliśmy na te ziemie zrujnowane, zniszczone, aby odnaleźć swój nowy dom, zagospodarować, odbudować, podnieść to z ruin, zbudować instytucje kultury i tworzyć kulturę. Popatrzcie Państwo na to, co stworzył, na owe monografie miast Wiżycka, Olecka, Pisza, Kętrzyna i innych. Tam widać trud odbudowy. Trud odbudowy w trudnych czasach Polski Ludowej. Widać, że te czasy nie trzeba przekreślać. Jeżeli je przekreślimy, to przekreślimy nasze życie. Coś jeszcze pozostawiliśmy następnym potomkom. A więc to widać w książkach Ryszarda Tomkiewicza. On też pokazał owe trudne czasy, kiedy rozbijano prywatną własność, indywidualne gospodarstwa rolne, gdy chciano zbudować świetlistą przyszłość, sadzając ludzi do więzienia. Karano za byle co. Likwidowano przedsiębiorców prywatnych, sklepikarzy i rzemieślników. Trzeba mieć odwagę, nie dzisiaj, ale dawniej, żeby napisać taką książkę. On też jest wydawcą serii dokumentów o dziejach naszego miasta, Olsztyna. Jaki był Olsztyn? Ten dawny, ten początków lat naszej obecności w tym miejscu. To są refleksje historyczne, jakże ciekawe i interesujące i wybiegające w przyszłość. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną książkę sfinansowaną przez Urząd Marszałkowski o samorządzie terytorialnym nazwaną Ułomny Samorząd czasów PRL. Bo on był ułomny, zdominowany przez władzę państwową. Jeżeli władza państwowa zdominuje samorząd, to on zawsze będzie ułomny, mniej odpowiedzialny za życie ludzi. Ta książka pokazuje, jak piękne początki zamieniły się w rządy jednej partii. To jest wartościowa książka. Ale czekamy na jeszcze jedną książkę opisującą elity władzy tego regionu. Jakie to były elity? Kto rządził? Nie zawsze będą to laurki. To była krytyczna ocena ludzi, którzy podjęli się rządzenia tym regionem. Ważna książka. Ale ja osobiście cenię działalność pana Ryszarda za jedną rzecz. Zawsze był gdzieś w tle. Zawsze był skryty. Przez wiele lat był sekretarzem Towarzystwa Naukowego i
Polskiego Towarzystwa Historycznego. A dzisiaj prowadzi komunikaty mazursko-wołyńskie. Regionalny kwartalnik, najlepiej punktowany w naszym regionie. Najlepiej punktowany. Służący środowiskom akademickim. Dla środowiska akademickiego ten kwartalnik i punktacja przekłada się na wymierny wynik finansowy. Są otwarte dla wszystkich. Nie są zamknięte tylko dla członków towarzystwa, ale otwarte dla ludzi nauki z całej Polski. To są kontakty z całą Polską. I to odpowiedzialność spoczywa na Ryszardzie Tumkiewiczu. W historii zawsze szukamy drogowskazów i autorytetów. Bardzo nam brakuje. Autorytetem jest Wojciech Kęczyński. Jest Mikołaj Kopernik. Nie wiem, czy on jest warmiński, czy toruński. I jest Ignacy Krasicki. My ludzie nauki i kultury. Odwołujmy się od tych wielkich ludzi, którzy stworzyli wyjątkową spuściznę dla nas. To dla nas jest wielka podbudowa i zachęta do działalności. A ponieważ wręczamy nagrodę człowiekowi młodemu, to nagroda zobowiązuje do jeszcze lepszej pracy. To nie jest sumowanie życia, ale to jest dojrzałość życia. I liczę, że pan Ryszard nie jeszcze parę cegiełek do swojej twórczości i dla naszej dołoży, wzbogaci naszą historię, nasze dzieje, te najnowsze, te bardzo trudne, przez nas wszystkich przeżywane. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. A to nie było 45 minut, panie profesorze? Nie, dziękuję. Dziękuję za to. Imienia Wojciecha Brędzińskiego. Bardzo proszę pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina. Panie marszałku, zapraszam do nas. Bardzo proszę tutaj bliżej, żeby państwo mogli lepiej zobaczyć nagrodzonego. Nagrodą i cóż, ja już więcej chyba wiele nie mogę powiedzieć po tym, co usłyszałem od profesora Stanisława Okręczyka. Mam tylko nadzieję, że to, co napisałem bardzo różne rzeczy z różnych tematów, co zostało powiedziane. Mam nadzieję, że będą kontynuatorzy tego, bo ja już wiele nie napiszę, ale kto wie, może następni. Dziękuję. Kolejna kategoria nagród. Proszę spojrzeć. Proszę państwa, to będzie medal zasłużony kulturze, Gloria Artis, a także zasłużony dla kultury polskiej. Bardzo proszę, aby panu marszałkowi również pomógł te medale wręczać. Doktor Krzysztof Buzek, rzecznik prasowy wojewody w imieniu wojewody warmińsko-mazurskiego. Zapraszam.
zapraszam Panie Doktorze do nas. Medal Zasłużony Kulturze, proszę Państwa, to jest polskie odznaczenie, które jest nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie, instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, ochronie kultury, dziedzictwa narodowego. Miło mi jest Państwa poinformować, że na wniosek Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, profesor doktor habilitowany Piotr Gliński, na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadał brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis Iwonie Bolińskiej Wadędzik. Kolejny brązowy medal będzie dla pani Ewy Zdrojkowskiej-Ogrodowczyk, dziennikarka Polskiego Radia Austrii, twórczyni audycji o literaturze, promotorka kultury w regionie, kobieta z ogromną pasją, z wielką wiedzą, kobieta, która wie wszystko o książkach i o czytelnictwie i uwrażliwia nas na to, po co warto sięgnąć w księgarni czy bibliotece. Ewa Zdrojkowska-Ogrodowczyk. I kolejny brązowy medal zostanie wręczony Krzysztofowi Szatrawskiemu, poecie, prozaikowi, eseiście, autorowi tekstów, animatorowi kultury. Pan Krzysztof jest również aktywnym edukatorem, profesjonalną cenową się krytyką muzyczną, publicystką kulturalną, osoba pełna pasji, energii, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, to będą trzy medale brązowe, na chwilę wręczone, ale jeszcze do tego grona nie dołączy, ale o niej powiemy, bo zasłużona dla kultury polskiej jest także pani Maria Dzieciątek, która z kulturą Olsztyna i regionu Warmii i Mazur związana jest od 2004 roku, animatorka kultury, społeczniczka, prezeska Towarzystwa Miłośników Olsztyna. Nie ma jej dzisiaj z nami, ale mam nadzieję, że pani Iwona Bolińska-Wadędzik przyjmie za nią to odznaczenie. Proszę Państwa, bardzo ważna informacja. Proszę powstać, bo nastąpi wręczenie odznaczeń państwowych. Proszę tylko Państwa bardziej jeszcze do przodu bliżej, bliżej publiczności, żeby Państwo mogli zobaczyć. Iwona Bolińska-Wadędzik. Brązowy medal za Zasłużony dla Gloria Artis. Ewa Zdrojkowska-Ogrodowczyk. Brązowy medal za Zasłużony dla kulturze Gloria Artis. Krzysztof Szatrawski. Trzeci brązowy medal. Zasłużony kulturze Gloria Artis. I bardzo również prosimy o przekazanie odznaczenia Zasłużona dla Kultury Polskiej Marii Dzieciątek przyjmie pani Iwona Bolińska-Wadędzik. Można bić brawo, tak, nawet trzeba. To jest taki moment piękny, na pewno dla nagrodzonych tych, którzy oznaczają, bo to piękna chwila. Proszę zobaczyć, to są nasi ludzie kultury. Obcisk brązowymi medalami, Gloria. Wielkie dzięki, tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo panie Krzysztofie. Panie marszałku, pana jeszcze zatrzymuję tutaj dla siebie. Ale jak wspominałam wcześniej, nie ma solistów.
także u nas. Więc do naszego zespołu doprosimy jeszcze jedną osobę. Bardzo proszę o pojawienie się na scenie członkinie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Sylwię Jaskulską. Zapraszam. Zapraszam panią marszałek. Będziemy wręczać kolejne nagrody. Proszę zobaczyć jakie. Proszę państwa, partner to jest takie wyróżnienie, które ma pokazywać, że są firmy, instytucje, dzięki którym ta kultura ma się naprawdę dobrze w naszym regionie. Dobry wieczór, pani marszałek. Chodzi o to, że wiele inicjatyw, czy nawet miejsc kultury, oczywiście wspieranych zarówno przez środki województwa, jak i te rządowe, jednak nie miałyby szans rozwinąć skrzydeł, gdyby jeszcze nie ambasadorzy. Firmy, które chcą podzielić się swoimi zyskami właśnie po to, aby wspierać instytucje kultury i różnego rodzaju wydarzenia. Proszę zobaczyć, kto jest partnerem w 2022 roku. Jest to agencja reklamowa GABO, PKO BP, Michelin Polska S.A. i Dramiński Ultrasonografy. Proszę państwa, gorąco zapraszam na scenę osoby, które będzie kłaniać się i dziękować za to, że wspierają naszą kulturę. Redaktorka naczelna Kamila Jakunowska, zapraszam panią serdecznie, agencja reklamowa GABO. Adam Czajka, zastępca dyrektora Banku PKO. Zapraszam panie dyrektorze. Michelin Polska reprezentuje Grzegorz Wojaciński, dyrektor do spraw Public Affairs. Zapraszam panie dyrektorze serdecznie. Prezes Andrzej Wiktorowicz odbierze podziękowania i gratulacje w imieniu firmy Dramiński Ultrasonografy. Zapraszam państwa serdecznie na scenę. Trochę bliżej do publiczności, żeby zobaczyli państwa, kto wspiera kulturę na Warmii i Mazurach. Te osoby, te firmy dzielą się swoimi zyskami po to, byśmy my, ludzie kultury, mieli trochę więcej i trochę łatwiej. Agencja reklamowa GABO. Bank PKO. Michelin Polska, Dramiński Ultrasonografy. Nasi partnerzy w kulturze. Marszałek województwa w dziedzinie kultury. Dawniej członkini zespołu ludowego, a od ponad 30 lat solistka. Jej repertuar liczy kilkaset pieśni, uczy młode pokolenie tych kurpiowskich. Zajmuje się też haftowaniem strumieniów ludowych.
Ewa Zdrojkowska-Obrodowczyk, dziennikarka polskiego czytelnika. Tradycja pokazuje rozmaite aspekty literatury. Reprezentuje pokolenie dziennikarzy kreatywnych, odważnych w działaniu i gotowych na podjęcie trudnych tematów. Uwrażliwia słuchaczy na to, co warte ich uwagi. Elżbieta Fabisiak. Realizowania autorskiego ruchu kulturalnego jako wartości artystycznego kreowania świata. Jej aktywność społeczna obejmuje także działalność charytatywną. Elżbieta Nierzyńska, dziennikarka współtwórczyni niezależnych projektów artystycznych. W redakcjach zaliczyła wszystkie etapy pracy zawodowej, od korespondentki po stanowisko redaktorki naczelnej. Pisze scenariusze do spotkań artystycznych. Realizuje projekty muzyczne. To jej wielka pasja. Agata Wilińska. Wielka Olsztyńskiego Kulu Kameralnego Kolegium Muzykum. Od lat kieruje Olsztyńskim Towarzystwem Muzycznym. Wybitna osobowość, utalentowana artystka, znakomita animatorka kultury. Wojciech Altmaier. Rzeźbiarz, pisarz, pokoleń, leśnik, twórca animatorowego miejsca Eden we wsi Dziuki. Spotykają się tam przyroda i kultura, zwierzęta i ludzie, historia i wizja przyszłości. W ciągu ostatnich 30 lat doszło tam do około 300 spotkań. Eden obala mit, że miasto, zwłaszcza duże, to jedyny ośrodek kultury, nauki i cywilizacyjnego postępu. Grzegorz Piotrowski, multidyscyplinarzysta. Nagrał setki płyt, wyprodukował kilkadziesiąt ogromnych koncertów. Kilkanaście lat temu rzucił wszystko dla projektu World Orchestra, do którego zaprosił muzyków ze wszystkich kontynentów. Jest animatorem kultury i społecznikiem otwartym na udział w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy. Ksiądz Witold Twardzik. Od ponad 3 lat pasywną. Jako miłośnik muzyki zajął się renowacją zabytkowych organów. Jest inicjatorem pasymskich koncertów muzyki organowej i kameralnej. To zaangażowany w życie społeczności lokalnej animator kultury. Andrzej Waszczuk. Malarz, rzeźbiarz, pasjonat malarstwa i historyk obu wojen światowych. Ale jego prawdziwą pasją jest fotografia. Zafascynowany Warmią, fotografuje ją od lat. Jest laureatem wielu konkursów fotograficznych. Jego druga pasja to malarstwo olejne. Autor ma także dorobku filmy. To zasłużony dla regionu artysta z imponującym dorobkiem. Jan Połowianiuk. A także badacz historii. Prowadzi olsztyński chór Bel Canto oraz kameralny zespół muzyki cerkiewnej Kliros. Wystąpił na ponad 500 koncertach w kraju i za granicą. Współorganizator Mazurskiego Festiwalu Oporowego Bel Canto. Paweł Bukowski. Miedzickiego Zamku, dyrektor Miedzickiego Ośrodka Kultury. W ubiegłym roku zorganizował około 150 wydarzeń kulturalnych. Prowadzi zajęcia krzewiące kulturę rycerską oraz obyczaje i tradycje średniowieczne. Poprzez swoje zaangażowanie w realizację wielu projektów wzbudza zainteresowanie kulturą dawną i współczesną. Krzysztof Domkowski. Popularyzuje czytelnictwo w Polsce, regionie i w Olsztynie. Mocno wspiera twórczość regionalnych artystek i inicjuje dyskusje nad stereotypami związanymi z tak zwaną literaturą kobiecą. Bardzo rozwinął aktywność wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Wojciech Zenderowski. Jako wolontariusz pełni dyżur w barczewskiej synagodze, oprowadzając turystów z kraju i zagranicy. Pomógł zorganizować lapidarium pod warmińskim niebem. Opracował tablicę Historia Barczewskiej Synagogi. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. To prawidłowo działająca grupa klasyków, i animatorów kultury. Jedna z najstarszych, a zarazem najaktywniejszych organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim.
Wydaje książki, organizuje koncerty, wystawy, spotkania z ludźmi kultury. Wspiera utalentowaną młodzież. Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum. Zorganizowany na wzór XVII-wiecznych towarzystw muzycznych zespół skupia muzyków amatorów, absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wszystkich łączy jedno – wielka fascynacja śpiewem. Chór Moderato. Na czele chóru istniejącego warczego od prawie dwóch dekad stoi Chór występował przed publicznością już ponad 300 razy. Uczestniczył w wielu festiwalach i konkursach, także tych międzynarodowych. To chór z wielką pasją i radością. Drodzy Państwo, no jak sami Państwo widzą, jest tak wiele ludzi kultury, tak wielu ludzi kultury, których warto wynagradzać, że teraz na scenie będzie niezły tłum, proszę Państwa. Zapraszam bardzo gorąco Elżbietę Kasznie, Elżbietę Fabisiak, Elżbietę Jerzyńską, Agatę Wilińską, Ewę Drykowską-Ogrodowczyk, Wojciecha Altmajera, Justynę Dubowską, która odbierze nagrodę imieniu męża Pawła Dubowskiego, Krzysztofa Dąbkowskiego. Zapraszam Państwa bardzo gorąco tutaj na scenę. Proszę, proszę, śmiało, Pani Elżbieto, zapraszamy. Jerzego Piotrowskiego, który odbierze nagrodę za syna Grzecha. Jana Połowianiuka, zapraszamy na scenę. Księdza Jolę Zwerczyka, Andrzeja Waszczuka, Wojciecha Zembrowskiego, Teresę Wojcinowicz, która odbierze nagrodę zbiorową dla Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Agata Wielińska już będzie za chwilę z nami na scenie, albo nawet już jest. Będzie odbierać nagrodę dla Chóru Kameralnego Collegium Musicum, a nagrodę zbiorową dla Chóru Moderato odbierze Danuta Nowakowska. Zapraszam Państwa serdecznie. Proszę krok do przodu wszystkich. Proszę się nie chować, to wy jesteście najważniejsi. Dzisiaj musi być Was widać. Proszę bliżej. Szanowni Państwo, proszę, proszę, o, proszę będę do przodu. Bardzo proszę. Chcemy, żebyście byli widoczni. To są, proszę Państwa, nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury. Słyszeli Państwo na filmie. Z bardzo wielu miejscowości, nie tylko tych dużych, także tych maleńkich, tych najmniejszych. Zadajemy kłam temu, że tylko wielkie miasto, na przykład wojewódzkie, to ośrodek, w którym żyje kultura. Wszędzie można dbać o kulturę i wszędzie można ją rozwijać. Gdy spotykają się ludzie kultury, to dzieją się rzeczy niesamowite. Jan Połowianiuk, ksiądz Witold Twardzik, Andrzej Waszczuk, Wojciech Zenderowski. To były te nagrody indywidualne, proszę Państwa, w dziedzinie kultury, ale mamy też te trzy zbiorowe i w tym roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał je Elbląskiemu Towarzystwu Kulturalnemu na scenie prezeska Teresa Wojcinowicz. Nagrodzony jest także Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum. Nagrodę odbierze Agata Wilińska. I Danuta Nowakowska, która reprezentuje chór Moderato. To są ludzie kultury Warmii i Mazur, proszę Państwa. Nagrodzenie w tym roku podczas inauguracji Roku Kulturalnego na Warmii i Mazurach.
a może jeszcze raz brawa. A będzie ci przyjemnie stało na scenie. Składamy także Państwu. Dziękujemy za Wasz trud i za Waszą pracę każdego dnia. I wiem, że mimo tego, że jest to Wasz zawód i robicie to po prostu bardzo często zawodowo, to też jest Wasza pasja i to widać na każdym kroku. Kiedy praca jest pasją, pasja pracą, to wszystko tak pięknie jakby się ze sobą łączy i wtedy powstają piękne rzeczy. Państwo są tego dowodem właśnie. Thank you.
Będzie nam bardzo miło, jak to pani właśnie w imieniu wszystkich nagrodzonych. A zresztą pani wie, co robić, więc ja się nie wtrącę. Ja bym chciała podziękować w imieniu wszystkich nagrodzonych panu marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego oraz całemu zarządowi. Jest. Yeah.